co-main event, po drugie mam bardzo dużo do zyskania. Jak wygram z Dubielem, no to naprawdę, wiesz, jakby Dubiel jest bardzo popularny. Jak się z nim wygra, no to kurwa, fajne horyzonty się otwierają. Fame MMA jest dużo bardziej profesjonalną galą od nich. Pytniemy te fragmenty, gdzie wytrafiałeś. Nie. Te dwa? Szanuję bardzo pana Piotra Świerczewskiego za to, jakim był piłkarzem i nie wiem, czy ja bym, wiesz, tam się odnalazł w tym, żeby mu ciupać tam. Jesteśmy dzisiaj w Paczerze Wrocław na treningu, a w zasadzie na sparingu z Filipkiem, który właśnie jest po drugiej stronie. Kurwa! Lecimy! Dzień dobry panie i panowie, jesteśmy właśnie we Wrocławiu w klubie Puncher Wrocław, jest z nami Filipek. Siemaneczko. Jedna z gwiazd zbliżającej się gali Fame MMA. Ale zacznijmy od początku. Twoja spina z Darol Vem. On nadal nie szczędzicie sobie uszczypliwości i co tylko wejdę na Twittera, to albo ty wrzucasz zdjęcie Dara z bardzo zakłopotaną miną po nokaucie, albo on cię podszczypuje. Tymi zdjęciami z Brazylijczykiem. Tak. Czyli po prostu robicie sobie pojedynek na kompromitujące zdjęcia. Tak. Kiedy ta kość niezgody zostanie zakopana? No myślę, że zostanie zakopana po pojedynku, ale wiesz, no, każdy ma teraz swoje pojedynki. Darek się nie może pogodzić z porażką. Cały czas uważa, że on się odkuwa, ponieważ wygrał z Ludwiczkiem, który trenował 2 tygodnie i z Natanem Marcaniem, który trenował 2 miesiące. No i co? No i uważa, że ja jestem następnym jego celem. Ale wydaje mi się, że już się skończy Darka rumakowanie na Piotrze Świerczewskim, bo ja byłem wtedy na Freak Fight walce, nie pamiętam jak się, jakoś tak się to nazywało. I ja widziałem na żywo, jak się Świerczewski bił i zajebiście mi się to podobało. Jakby on nie umiał się, wiesz, technicznie bić, ale miał taką charakter, że tak, kopał, dużo bił. Zajebiście się to oglądało z Kolincem, który coś tam trenował już, tak, nie? Tak, tak, ja wtedy też na tej gali prowadziłem ważenie. No. I nie doceniłem Świra i spotkaliśmy się przed galą. Ja mówię, że nie jest według mnie faworytem, bo Greg Collins ma dużo większe przygotowanie zapaśnicze i on zaczął pokazać, mówi, no wystarczy, że ja skręcę bioder tak, zepchnę mu głowę i co, nie obali mnie. Ja mówię, no zobaczymy, nie? No i faktycznie go nie obalił i zwróciłem mu honor. A jak to mi się wydaje, jak ta walka przebiegnie? Czy to będzie dewastacja ze strony Świra na Darulwie? Wydaje mi się, że to będzie tak, że Darek jest tak nawet poukładany technicznie, wiesz, umie ten lewy prosty i zacznie sobie coś tam, wiesz, pykać, ale w pewnym momencie Świerczewski w niego wpadł. A zauważyłem, że Darek ma coś takiego, że jak mu się walka nie układa, to się po prostu poddaje. No, z całym szacunkiem, z Natanem Marconiem już prawie ten Darek leżał na tej ziemi, już ten, ale no Natan jest za słaby, jakby, żeby go wykończyć. Nie mam nic do chłopaka, ale wiesz, jakby to nie jest ten level. Więc wydaje mi się, że będzie tak, że Świr w niego wleci, no i to jest, wiesz, to jest na pewno silniejszy gość ode mnie i na pewno z większym pierdolnięciem, tak mi się wydaje. No i też taki ulicznik z tego, co ja słyszałem, że naprawdę dużo się biły za czasów, wiesz, tej kadry i tak dalej, kiedy jeszcze nie było internetu. Widziałem właśnie na Twitterze, że jakiś użytkownik wrzucił historię Świra, że brzmi jakby Murański, tylko że prawdziwy. Tak. No i wydaje mi się, tak samo mi się wydaje, że... Ja kiedyś czytałem autobiografię Jerzego Dudka, czy tam biografię, nie wiem, czy on ją pisał, i tam było właśnie dużo o Świerczewskim, że wiesz, że taki wariat, że tu gdzieś miał soluwy i tak dalej, no. Okej, okay. A czy ty widzisz siebie na przykład ze zwycięzcą tego pojedynku? Kurde... To by było zajebiste, jakaś walka z Piotrem Świerczewskim, jakby wygrał, ale ja wydaje mi się, że to muszą być jakieś, wiesz, takie medialne poddymianie, a ja szanuję bardzo pana Piotra Świerczewskiego za to, jakim był piłkarzem i nie wiem, czy ja bym, wiesz, tam się odnalazł w tym, żeby mu ciupać tam. Jasne, jasne. A twój ostatni pojedynek z Windersonem Nunesem w Wielkiej Brytanii. W ogóle powiedz tam, jak doszło do tego, że ty zostałeś zakontraktowany w tej brytyjskiej federacji? I jak to wszystko wygląda od środka, czy jest profesjonalnie zorganizowane i co najważniejsze, czy dobrze płacą? To znaczy tak, oni chcieli Martę Linkiewicz, którym menadżerem jest Filip Bądkowski. Mhm. I Filip tam jechał na negocjacje, z Martą się nie dogadali. I turniej mężczyzn miał też 8 facetów było i 8 kobiet w tym turnieju. I nagle jeden gościu odpadł z tego turnieju mężczyzn i on powiedział, słuchajcie, Marty wam nie dam, ale jest taki gościu z Polski, który mógłby zawalczyć, bo tam walczy na galach freak fightowych. I też ma dobre zasięgi. No i wiesz, i oni w pewnym momencie powiedzieli, najpierw nie, bo tego gościa właśnie, bo tam było losowanie i ten Brazylijczyk wylosował tego Mystery Fighter, którego jeszcze nie ogłosili, czyli w teorii mnie. No i oni nie, ale potem wiesz, ja zrobiłem tą akcję, że tym Filip na tym, na te hashtagi na Instagramie, no i w końcu się zgodzili, nie? Jakby wiesz, przekonaliśmy ich, tam 11 czy 12 tysięcy komentarzy było, no i mnie wzięli. Jest to profesjonalnie zorganizowane, ale to nie jest poziom Fame MMA. Fame MMA jest dużo bardziej profesjonalną galą od nich. Oni tam,
nie wiem, bo ty byłeś w Anglii wiele lat, oni są, mają inną mentalność trochę niż Polacy. Są tacy trochę bardziej na odpierdol, miałem wrażenie, niektóre rzeczy tacy są na luzie, ale wiesz, jakby, kurczę, niektóre rzeczy były takie niedopilnowane. Płacą dobrze, ale nie wiedziałem, że jest podatek dwukrotny, wiesz, w Polsce i w Anglii. Ale generalnie, wiesz, i tak jestem zadowolony. No a sam poziom bokserski był bardzo mocny. Ja uważam, że poza Cassiusem z polskich freakfighterów, znaczy Cassie, dobra, inaczej, Cassie nie jest freakfighterem, bo on ma dobrą karierę amatorską, więc i też jest wagę wyżej niż tam wszyscy, bo tam była waga 77. Z polskiego podwórka freakfightowego nikt by się tam nie przebił, okay, jeżeli chodzi o umiejętności według mnie. Jasne, a ty jeszcze przed walką z Windersonem wyzwałeś Blueface'a do walki. Tak, tak, tak. Czy ty w przyszłości chciałbyś w ogóle z nim zawalczyć? Bo nie wiem, czy większy widzowie naszego kanału wiedzą, kim jest Blueface. Tak. To jest taki raper, który ma wariatkę narzeczoną, chodzi, chyba, tak, bez, tak, zębów. Tak. Która zresztą no, też jest taka zębów, bardzo, tak, bardzo bojowa jest też. Tak, bardzo, bardzo. A czy wozi się tam niesamowicie. A ta walka w ogóle jest jeszcze na horyzoncie? Czy ty chciałbyś, żeby to się odbyło? A może jeżeli nie u nich, to może u nas? Ja bym bardziej chciał wygrać teraz wszystkie walki na freakfightowym podwórku i żeby mi Windersona Nunesa sprowadzili, ale wiem, że to by było bardzo ciężkie, ale kto wie, bo to jest jakaś taka trochę plama na honorze moim, w sensie nie, że plama na honorze, ale jakby wiesz, no ten z Brazylijczyk jednak mnie stłuk, nie ma co pierdolić, nie, był bardzo dobry, jak na freakfightera. Ja też wiem, że on, wiesz, 5 lat trenuje boks, miał walki amatorskie, bo sobie jeździł na turnieje amatorskie, no wiesz, to jest inny level, a chciałem z Blueface'em, ale ja już teraz odszedłem z tego Kingpina, więc na razie tam nic na horyzoncie nie ma, bo tutaj się skupiam. Dostałem ofertę i musiałem wybrać albo Kingpin, albo Fame MMA. Bo wtedy w tamtym momencie byłeś wolnym zawodnikiem po prostu. W tamtym momencie nie miałem żadnej gali na horyzoncie Fame MMA, a oni teraz Fame MMA zadzwoniło, że Filip, potrzebujemy cię na Wrocław, będą dobre walki i tak dalej. No i musisz wybrać. No i mówię, dobra, no jakby to jest moja federacja i też Fame MMA mi lepiej zapłaciło niż Kingpin. Oczywiście. Bardzo ciekawa i mocna walka przed tobą. Marcin Dubiel, który miał walczyć na poprzedniej edycji z zwycięzcą, znaczy z Ferrarim, jeżeli zwycięży z Błońskim. Do tej walki nie doszło, jak wiemy. Podejrzewam, że miał zagwarantowane, że jeżeli do tej walki nie dojdzie, będzie walczył na kolejnej gali. No i ta gala, właśnie jak tutaj wspomniałeś, we Wrocławiu. Dali mu ciebie. Jak w ogóle doszło do tego zakontraktowania? I bo jest między wami trochę, jest między wami duża dysproporcja rozmiarów. Jak w ogóle doszło do tego pojedynku? Już mówię. Bo między wami żadnego konfliktu nie ma, z tego co wiem. Nie ma raczej. Ja przyjechałem na zdjęcia i na zdjęciach do Fame MMA dowiedziałem się, że walczę w lipcu. Ja mówię, ale z kim? Oni mówią, że z Darol Webb. Nie? Ja mówię, no ale nie mogę, no mam Kingpin, nie? I tak dalej. Mam walkę na Kingpinie w boksie. I muszę, jakbym chciał walczyć z Darol Webb, no to ja muszę, wiesz, switch. Jakby z boksu do MMA, no trochę musi potrwać, no nie? Kilka miesięcy, nie? I tak dalej, zanim sobie wszystko przypomnę. No Z2 chociaż chciałbym, wiesz, móc się przygotować, jakieś defensywne zapasy i tak dalej. A oni mówią, że Filip, jesteś potrzebny, dajemy ci dobrą ofertę i tak dalej. Ja mówię, to mogę się bić, ale w K1 albo w boksie małe rękawice. No dobra, to daj nam chwilę pokminić. Marcin Dubiel, jakby po godzinie. Ja mówię, kurwa, mocna walka, nie? Ale potem sobie myślę tak. Jak nie Dubiel, no to się będę bił z tym Mate Nate'em w Anglii, czyli z tym gościem, który też miał porażkę. On jest wzrostu Dubiela, dobrze poukładany, jeszcze w boksie. Mówię, no to już wolę Dubiela, bo po pierwsze co-main event, po drugie mam bardzo dużo do zyskania. Jak wygram z Dubielem, no to naprawdę, wiesz, jakby Dubiel jest bardzo popularny. Jak się z nim wygra, no to kurwa fajne horyzonty się otwierają. A po trzecie, no Dubiel jest dobry, jest w sensie, no ma charakter, ma mental, jest wysoki, ale no nie jest jakiś poukładany technicznie, wiesz, no nie jest najlepszym freakfighterem na świecie, wiesz, to nie jest poziom Tyburskiego. Ja uważam, że nawet to nie jest poziom Roberta Karasia, jeżeli chodzi o walkę, tylko po prostu jest wysoki i trzeba na niego uważać. Zdecydowanie trzeba na niego uważać, bo jest też taki niepoukładany, a według mnie niepoukładani zawodnicy, a szczególnie w freakfightach, są niebezpieczniejsi z racji tego, że właśnie są niepoukładani, nie wiadomo, czym za chwilę wypalą. Tak, na pewno będzie ciężka pierwsza. Czyli to było jedyne ogólnie nazwisko, które ci zaproponowali? No, oprócz Dara w MMA, nie, i tak dalej. Powiedziałem, że z Darkiem mogę zawalczyć, ale no potrzebuję z miesiąc, półtorej, żeby wiesz, żeby sobie przypomnieć MMA, skoro nie robiłem tego 7 czy 8 miesięcy. A powiedzieli, że Filip, kurczę, no jest Wrocław, jest twoje miasto, zawalcz i tak dalej, dajemy ci co-main event. No kurwa, chyba nikt by, wiesz, nie odrzucił takiej nie oferty. Nie mogło ci tutaj zabraknąć. No wiesz, o co chodzi, no po to trenujesz, nie, i tak dalej, żeby mieć takie walki. No najwyżej ktoś mi powie, że wiesz, o, bo ty masz rekord 3-5, a to ma w dupie i tak dalej, bo ja już zawsze mówiłem, że
PR fame'owy nie przekłada się zupełnie na moją muzykę. Jak nagram dobry kawałek, to i tak ludzie to będą słuchali i tak. A jak nagram chujowy, to i tak będą tego nie słuchali, nawet jak dam zajebistą walkę na fejmie. Więc ja podchodzę sobie do fejmowym analuzie, do tych walk. Trenuję, okej, chcecie dać mi dubiela, okej, będę się z niej napierdalał. Ciekawe wyzwanie. No. Zacząłeś mówić o muzyce. Na tej samej karcie będzie walczyło twoich dwóch kolegów po fachu, Koro i Edzio. Mhm. Czy ty w ogóle dopuszczasz do myśli taki eliminator o najlepszego fightera wśród freestyle'owców? Co? Jeszcze... Bo już masz na koncie dwóch, tak? Z tego co wiem, bo walczyłeś z Rybą i walczyłeś z Tombem. Tak, tak. Wiesz co? To jest chyba już pozostała dwójka, którzy walczą z freestyle'owców. Tak, pozostała dwójka, wydaje mi się, która się nadaje jako jedyna, wiesz, z tego całego środowiska jeszcze. Chociaż Ryba dostał ostatnio ofertę na Prime, ale nie skorzystał. To taki insight. Ale tego... No, fajna walka. Jak ty byłeś ten pojedynek? Stary, totalnie nie wiem. Naprawdę to jest takie coś, że 50-50, bo z jednej strony jest gościu, który jest bardzo silny, czyli Edzio. Byłem z nim na siłowni, widziałem jakie on, wiesz, jakie ciężary przekłada. Naprawdę jest silny. Jest bardzo taki niepoukładany technicznie, czyli ciągle Edzio. I jest Koro, który jest bardzo taki flexible, fajnie kopie. On się wywodzi z kopajery z tego. Tak, tak, tak. Jest fajny, ale nie wiem, czy akurat w tym nie przeważy siła Edzia. Bo Edzio, jak z nim robiłem, to naprawdę jest silny. A z Korem jak robiłem, to Koro jest niewygodny, ale możliwy do przełamania. Nie wiem, jak jest z Edziem. Z Edziem jutro będę robił, nie? Okay. Bo będę na openerze i macie dobre stosunki koleżeńskie? Czy i z Edziem, i z Korem. Czy jakby zaproponowali wam starcie, to byście się zgodzili? No bo wiadomo, koleżeństwo koleżeństwem, ale biznes, money, ale biznes jest biznes, wiadomo. Z którym wolałbyś zawalczyć? I czy uważasz, że jesteś lepszym freestyle'owcem od nich? Kto jest z waszej trójki najlepszym fighterem i kto jest najlepszym freestyle'owcem? Ja. W sensie, to jakby uważam, że ja. Bez no offense. Dobra, to jako test dam ci trzy słowa. Sixpack, zombiak i guli. Dobra. Ale bo tu tarcze są tego, to przed budynkiem to na winę. I musicie mi jakiś beat. Mogliby zrobić beat starcz właśnie. Jak metronom, ale to zaraz nawiniemy. Ale to już nie będzie, wiesz, freestyle, to będziesz mógł teraz sobie pomyśleć. Ja teraz wyłączam myślenie, okay. Jakby specjalnie dobra. Dla ciebie. No, dobra. Dobra, a propos tej walki, to uważam, że kurczę, ja wolałbym walczyć z Korem, ale z Edziem też bym chętnie zawalczył. Okej, okay, czyli nie jesteście na takiej aż stopie przyjacielskiej, żeby ta przyjaźń zaważyła o tym, że ze sobą nie zawalczycie? Ja myślę, kolegami jesteśmy, dobrymi kolegami, nie? I z jednym i z drugim, ale wydaje mi się, że dla jednego i drugiego to by była fajna szansa. Super. To co? Obiecałeś mi kilka rundek sparingu, więc teraz przejdziemy do tej części mniej merytorycznej, bardziej fizolskiej. Mniej miłej. Bardziej fizolskiej. Potem zmierzymy twoją siłę ciosu na naszym urządzeniu skonstruowanym przez NASA specjalnie dla Sixpack TV. Dobra. Więc dziękuję ci za rozmowę i widzimy się zaraz w tym ringu, w tej klatce. Dobra. Przechodzimy teraz do wisienki na torcie w naszym odcinku. Sprawdzimy siłę ciosu Filipka, zobaczymy gdzie pasuje się w naszym rankingu najmocniejszych uderzaczy w polskich sportach walki. Pa! 140. O! To jest pokaźny wynik. Wydaje mi się, że jesteś w pierwszej piątce. Na chwilę. Gratulacje. Czekaj. 140 kilograms! Tak, to jest bardzo.
Palec mi krwawi, kurwa. Sorry, jest zbyt lepiej, chyba. Dram. Chcesz jedną lutkę jeszcze? Dobra. To walczyliśmy do pierwszej krwi, czyli przegrałeś, Marcin. Przegrałem. Nie, wczoraj sobie zdarłem skórę z palca. Dzisiaj się otworzyła rana. Round 2. Fight. So close. Dzięki bardzo. Ale starałem się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze było. Wytniemy te fragmenty, gdzie wytrafiałeś. Nie. Te dwa? Okej, przechodzimy do ostatniego wyzwania. Powiedziałeś, że jesteś najlepszym fighterem wśród freestyle'owców i jeszcze do tego najlepszym freestyle'owcem wśród wśród fighterów. Więc teraz tak, trzy słowa. Zombiak, sixpack i guli. Dobra. Dawaj ten beat. Raz, o, raz, dwa, raz, 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 raz. Jestem Filipek, wydawał mnie Quebo. Mam skill tak wielki jak brzuch od Guliego. I to jest stadio, dokładnie to jest gadką szczerą. Zaraz mnie tutaj nakręcą kamerą. I to jest stadio, dokładnie całą scenę tutaj zjem. Jestem potężnym fighterem, wygrałem z Darol Wemio. Dokładnie, Filipek, sprawdzaj mnie typie. Bo kiedy wchodzę, to jest znakomite. I to jest stadio, dokładnie daję tutaj spontana. Skill większy niż zęby u Josefa Bratana. Do rana, mogę tutaj se nawijać. Pada Filip i ma tutaj dobry PR. I to jest stadio, dokładnie to jest gadka szczera. Najlepszy freestyle'owiec z Panchera. To jest moja era i to jest tak. Sprawdzaj mnie teraz, jak robię tutaj kurda melanż. I to jest tak, to jest zombiak. I to jest tak, wpadam tu do rap gry. Nie zombiak, to dubiel po walce będzie martwy. I to jest tak, jo dokładnie. Wers przykry, zombiak Filipek na ulicy jest sztywny. I to jest tak, jo dokładnie. To nie jest kieb, zrobimy dubielowi The Walking Dead, pozdro elo. Zrobię teraz klasyczne ło, jak Red po freestyle'u. Eldo, dzięki bracho. Józef, nie obrażaj się, to był żart. A teraz dla ciebie paka od sixpacka. Dzięki bracie, fajny stylista jeszcze raz. Widzicie, tylko u nas, tylko w Sixpack TV. To było na tyle. Dzięki Filipek za super, super dzień, super sparring i potężny freestyle. Dzięki wielkie. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia za tydzień.